coś, czego nienawidzę, czyli brak haczyków na bombkach. Tu już mam część pozakładane. A tutaj są haczyki, tam jeszcze też są bombeczki. Nienawidzę tego robić. Tym akcentem zaczynamy sprzątanie. Nie ma to jak zbić szklankę. Siopsiaki! Suszkiełka! No niestety. Dobra, tu mamy na kolejne pranie. I chyba czas się wziąć za łazienkę. Cały czas to odwlekam, nie chce mi się tam wchodzić. Tak, to wszystko muszę ogarnąć. Więc odkurzacz czeka. Stawiam pranie. Muszę jeszcze ten karton rozpakować z pierdołami jakimiś. I sprzątamy. Sobota, dzień sprzątania. Więc tak. Ach. Dobra, w końcu się udało wszystko posprzątać, tak mam nadzieję. Tak to wygląda. Cyknę światełko. Więc tak. Może o tak, światełka. To ładnie. Kuchnia ogarnięta oczywiście, no tych naczyń to się nie da. Po prostu, żeby tych naczyń tam nie było. Są światełka. Niestety ten nieszczęsny regał po prostu już mnie przeraża. W końcu bym chciała tam te półeczki porobić. No ale niestety na razie jest tak. Nasza kanapa i skaczący piesek. Co? Co było później? Dobra, zapalmy światełko.
Więc tak. Mamy choineczkę naszą piękną. Muszę, żeby ją złapać, muszę złapać perspektywę. O, biegnie. Więc tak, jest nasza choineczka. Jest świąteczne łóżeczko. Są światełka, świeczki. Chociaż muszę tutaj baterie powymieniać, bo się już słabo palą. Mamy kominek nasz. Tak, mamy nasz kominek. Tam oczywiście misi centrum dowodzenia. No i kuchnia ładnie w końcu posprzątana. W końcu. No ale tak jak mówię, chwilę temu musiałam pomyć naczynia, oczywiście już tutaj leżą. Nie da się, po prostu się nie da zrobić tak, żeby tych naczyń tam nie było. Ale najważniejsze, że pomyta. W ogóle tam dalej siatki są też chyba je. Za chwilę wyrzucę. Wyniosę do piwnicy. W ogóle mega tip na czyszczenie piekarnika. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tą szybę, która tam jest, z tamtej strony, można wyjąć. No i dzięki temu można sobie fajnie wymyć całą kuchenkę. Tutaj mamy latarenkę. Kwiatek. Nie pokazuję wam się dzisiaj, bo wyglądam totalnie niewyjściowo. O, tam Grinch jest. Więc tak. Emilka sprząta jeszcze swój pokój, kończy. Ja za chwilę siadam, robię paznokcie. Robię paznokcie i pielęgnację, włosy, jakaś maseczka w końcu przydałoby się. Więc tak, no. Dajcie mi znać, czy macie jakieś pomysły na takie dywany. Bo po prostu przeraża mnie to, co jest z tym dywanem. Może tak teraz aż tego nie widać, ale jak się przybliżę. To jest tragedia. Pełno właśnie takich paproszków i tego, no za cholerę. No właśnie. Za cholerę odkurzacz tego nie jest w stanie wyciągnąć. O, tutaj nasz misiaczek. Emi, pokaż świąteczne skarpety. Nie słyszę, słuchawki na uszach. Co, misiaku? Drugi tam cudoczek. Takie nasze świąteczne psiaki. Chodź tam. No moje paznokcie to już wołają o pomstę. Pomstę do nieba. Takie ogryski. Ale będą dzisiaj nowe. Też przez to sprzątanie to o. Uciekło mi. Tu pozadzierane. Nie mam już tutaj lakieru w ogóle. Tego, o, tak teraz lepiej widać. Że biorę się za pazurki i chillujemy w końcu. Najważniejsza piękna. Jest ogromna. Jest naprawdę ogromna, ale piękna. Tak, tamtą torbę też muszę wynieść. No. Emi! Nie pokażę wam teraz Emilki pokoju. Pokażę wam za chwileczkę, jak sobie dokończę sprzątanie na spokojnie. Nie będziemy dziewczyny stresować.